Partnerem programu z żużlowej teczki są Pamiątki Kibica. www.pamiątki-kibica.pl. Witam wszystkich widzów kanału Speedway News w naszym cyklu programu z żużlowej teczki. Mam nadzieję, że cykl Wam się podoba, że śledzicie go z zainteresowaniem. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, dodawania lajków, do udostępniania filmików, abyśmy w ten sposób mogli się dalej rozwijać. Ja tutaj mam przygotowaną tradycyjnie swoją żużlową teczkę i na dzisiaj wyciągnę historię, praktycznie prehistorię w zasadzie można by powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć o pierwszym w historii finale indywidualnych mistrzostw świata, który odbył się 10 września 1936 roku na londyńskim stadionie Wembley. Jak już jestem tak daleko w przeszłości, to już tak zahaczę o zupełne początki żużla, aby trochę przypomnieć, 15 grudnia 1923 roku Nowozelandczyk Johnny Hoskins West Maitland organizuje pierwsze w historii zawody żużlowe na świecie. W zasadzie tak uważają historycy, że to są pierwsze zawody żużlowe. W 1928 roku w lutym żużel przybywa na Wyspy Brytyjskie, gdzie przyjmuje się dosyć doskonale, bardzo doskonale. W samym 1928 roku na Wyspach Brytyjskich 49 torów żużlowych jest otwartych. Nic dziwnego, że od 1929 roku już rusza Liga Brytyjska, najstarsza liga na świecie. I również w 1929 roku powstaje taki cykl turniejów, jeszcze wtedy się nie nazywał Star Championship, ale ostatecznie przyjął nazwę Star Championship, który miał za zadanie wyłaniać najlepszego zawodnika na świecie. Od 1936 roku cykl został przemianowany na cykl o indywidualne mistrzostwa świata, rozgrywany pod egidą Międzynarodowej Federacji Motorowej. Zarówno Star Championship, jak i pierwsze finały mistrzostw świata rozgrywane były na legendarnym londyńskim Wembley. Na londyńskim Wembley startowała jeszcze w latach 30., 40. i 50. drużyna ligowa w żużlu angielskim. Także taka ciekawostka, coś co wydaje się dosyć niepojęte z dzisiejszej perspektywy. Na Wembley chodziło tak około 60 tysięcy, średnio 60 tysięcy widzów nawet w niektórych sezonach. Jeszcze taka ciekawostka o tym torze, to był tor sztuczny, czasowy. Po zakończeniu sezonu piłkarskiego, który kończył się finałem Pucharu Anglii na początku maja, murawę przykrywano, rozkładano tor żużlowy, jeżdżono sezon ligowy, żużlowy, pod koniec września ten tor składano, rozkładano murawę i piłkarze dalej mogli grać na Wembley. Także tak to wyglądało, stąd na Wembley rozgrywano dużo imprez żużlowych, w tym finały Mistrzostw Świata. No i właśnie finał Mistrzostw Świata 1936. Oczywiście startowali w eliminacjach Brytyjczycy, Australijczycy, Amerykanie, Nowozelandczycy, Niemcy, Hiszpanie, Francuzi i nawet reprezentanci Republiki Południowej Afryki. Cykl eliminacji był dosyć skomplikowany. Najpierw odbywało się 7 rund kwalifikacyjnych, tam najlepsi awansowali znowu do rund mistrzowskich i najlepsi z rund mistrzowskich awansowali do finału właśnie światowego na Wembley. No i tutaj pierwsza kontrowersja. Mimo że finał był jednodniowy, to jednak zawodnicy przystępowali do niego z pewnym bagażem punktów bonusowych, przeliczonych według pewnej skomplikowanej formuły. Otóż stosunek procentowy zdobytych punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach był dzielony przez 7 i zaokrąglany w dół. Otóż jeśli na przykład Eric Langton zdobył w eliminacjach 66 punktów, to było 92% punktów, jakich mógł zdobyć w tych eliminacjach, dzieląc przez 7, to dawało 13 punktów bonusowych na starcie finału Mistrzostw Świata. Bardzo skomplikowane reguły, więc włodarze żużla już od prehistorii praktycznie lubować się w skomplikowanych przelicznikach, ale zapewne chodziło o to, żeby nie tylko jeden sam finał decydował, ale też o mistrzostwie, ale też cały sezon i eliminację. No, czy to było sprawiedliwe? No, można mieć pewne wątpliwości, gdyż właśnie Eric Langton do finału przystępował z 13 punktami bonusowymi, Lionel Van Praagh, Frank Charles, George Newton z 12, pozostali z 10, niektórzy z 9, niektórzy nawet z 6 punktami przystępowali do tego finału, więc 7 punktów różnicy na samym starcie turnieju indywidualnego, no to była bardzo, bardzo duża różnica. No i tak, finał przy ogromnej ilości publiczności, rozegrany klasyczny turniej 20-biegowy. Najlepszy w tym turnieju okazał się Australijczyk Bluey Wilkinson, który zdobył 15 punktów, ale jednak mistrzem świata nie został, gdyż miał zaledwie 10 punktów bonusowych. 15 plus 10 dało mu 25 punktów i zaledwie trzecie miejsce, brązowy medal. Warto dodać, że Bluey Wilkinson odbił to sobie 2 lata później, został mistrzem świata już według normalnego systemu. Natomiast
13 punktów zdobył Brytyjczyk Eric Langton, 13 punktów bonusowych do tego dodawało 26 oczek, 14 punktów wywalczył Australijczyk Lionel van Praag, który wniósł do finału 12 punktów bonusowych, więc to też dawało 26 punktów. W związku z tym o tytule mistrzowskim zadecydować miał bieg dodatkowy, także duże emocje, pierwszy finał Mistrzostw Świata i od razu w pierwszym finale trzeba było rozegrać baraż o tytuł mistrzowski. No i w tym barażu ogromne konsekwencje, ogromne, oczywiście nie konsekwencje, tylko kontrowersje. To ta historia wychodzi, szczegóły tej historii wychodzą po latach, z roku na rok, coraz więcej się o tym dowiadujemy. Otóż okazało się, że Eric Langton i Lionel van Praag przed samym biegiem dodatkowym umówili się, że tak jak wyjdą po starcie z pierwszego łuku w takiej kolejności też dotrą do mety. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego wynikało ta umowa, nie udało mi się do tego dotrzeć, czy to chodziło o oszczędzanie sprzętu, czy o szacunek dla kości rywala, aczkolwiek wydaje się to dosyć absurdalne. Także zawodnicy wystartowali, prowadził Eric Langton i na ostatnim łuku, ostatniego okrążenia Lionel van Praag przypuścił atak na rywalu, wyprzedził rywala i dojechał pierwszy do mety i tym sposobem zdobył złoty medal indywidualnych mistrzostw świata. To jednak nie koniec historii. Okazało się, że w pierwszym podejściu do tego barażu Eric Langton dotknął taśmy. Za to przewinienie powinien być wykluczony, gdyż taki był regulamin, gdyż nawet w samym tym finale Mistrzostw Świata w rundzie zasadniczej Bill Beecher za dotknięcie taśmy był wykluczony. Natomiast sędzia dopuścił Langtona do powtórki tego biegu i w tym momencie Lionel van Praag tłumaczył się, że uznał, jako że sędzia dał dodatkową szansę Langtonowi, który już powinien być wykluczony, van Praag uznał, że ta ich umowa jest w tym momencie nieważna. Dlatego nie poinformował o tym Langtona i dlatego przypuścił ten atak na ostatnim łuku. Aczkolwiek w jednym z miejsc znalazłem informację, jakoby to na życzenie samego van Praaga Eric Langton nie został wykluczony z tego biegu dodatkowego, tylko dopuszczony do powtórki. Z kolei w innym miejscu było stwierdzone, że van Praag miał wyrzuty sumienia po tym wyprzedzeniu Langtona na samym finiszu, że do tego stopnia, żeby oczyścić sumienie, to podarował Langtonowi 50 funtów z nagrody, także historii jest na ten temat dużo ciekawych i ciężko stwierdzić, która jest faktycznie najbliższa prawdy. Jednak zanim zaczniemy potępiać van Praaga za to niehonorowe zagranie, chociaż tak naprawdę wygrał po prostu po walce na torze, chciałbym dodać, że van Praag to był człowiek, który za swoje zasługi podczas II wojny światowej, kiedy to służył w lotnictwie, otrzymał medal Króla Jerzego za bohaterstwo właśnie w tych walkach lotniczych. Generalnie został jeden z samolotów z van Praagiem, jeszcze jeden samolot został zestrzelony przez Japończyków nad wodami Indonezji i van Praag wtedy z poświęceniem ratował dwóch kolegów, jednego nieprzytomnego, drugiego nieumiejącego pływać, spędził z nimi 30 godzin w wodzie, w której pływały również rekiny, więc za ten bohaterski wyczyn został odznaczony przez króla Jerzego medalem za zasługi. Także ciekawa historia, nie tylko żużlowa, ale też również około żużlowa. Tak wyglądał finał Indywidualnych Mistrzostw Świata 36. Takie były wokół niego kontrowersje. Jak widać, kontrowersje towarzyszą żużlowi od samego początku. I tak jest też do dziś. Mam nadzieję, że ta historia Wam się podobała. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, dodawania lajków, subiki, lajki i share'y i zapraszam do komentowania, co Wam się podobało, co się nie podobało, czy może nawet o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć, trzymajcie się.